Cześć, baranki. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. Zobaczmy. Sobota, baranki, szóstka monet oraz karta cesarza. No, to w sobotę może być jakaś miła niespodzianka. Możliwe, że dostaniecie jakiś prezent albo od partnera, albo od jakiegoś mężczyzny, który może być spod znaku barana. Więc tutaj jakieś takie miłe kwestie. Możliwe, że po prostu otrzymacie też jakąś no, finansową kwestię, czyli jakieś pieniążki. Prezent, pieniążki, jakiś gest może zostać wykonany w waszą stronę, jeśli chodzi o jakiegoś mężczyznę, ale może być też tak, że to wy coś dacie komuś, właśnie jakiemuś mężczyźnie, możliwe, że jakiś prezent, może będzie jakaś uroczystość, jakaś okazja, żeby na przykład wręczyć ten prezent. Możliwe, że pomimo, iż jest to sobota, niektórzy z Was pracują, no to tu mogą być takie bardzo pozytywne relacje z szefem tego dnia, więc być może jakaś wymiana informacji, być może jakieś tutaj rozmowy na takim samym poziomie, bym powiedziała, czyli takie koleżeńskie, przyjacielskie. Więc tutaj takie kwestie. Może być tak, że szef Was po prostu pochwali za Waszą pracę. Więc tutaj też takie dobre kwestie. Jakaś premia może być obiecana. No więc, no, pozytywnie. Sobota może być takim dniem, kiedy będziecie próbować utrzymać równowagę między na przykład obowiązkami domowymi, między jakimiś zadaniami, między na przykład partnerem a dziećmi, więc będziecie chcieli poświęcić czas zarówno dzieciom, jak i partnerowi. Być może tu na jakieś inne sprawy, obowiązki, więc może chodzić o rodziców na przykład, o ich odwiedzenie, więc też będziecie próbować znaleźć jakieś takie wyjście z tej sytuacji, żeby po prostu sprostać jakimś zadaniom, wyzwaniom tego dnia, ale też, żeby na przykład te obowiązki w jakiś sposób wykonać w sobotę. Pozdrawiam, cześć. Cześć byczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 16, nie, 15 czerwca. Sobota 15, byczki, umiarkowanie. I cesar, i mag. No więc będziecie odpoczywać tego dnia. Tu się pokazuje taki relaks, może jakieś miłe chwile z jakimś mężczyzną. To możliwe, że jakieś spotkanie, jakieś randki, jakieś propozycje od tego mężczyzny. Może to właśnie on zaproponuje jakieś kino, jakieś wyjście, jakiś spacer, no jakiś taki odpoczynek, albo po prostu miłe spędzenie dnia właśnie z tym mężczyzną. Więc tutaj mogą być takie kwestie dla niektórych bardzo przyjemne. I możecie po prostu tutaj nabierać energii do działania w sobotę. Więc dla kogoś może być tak właśnie, że będziecie sobie odpoczywać, być może po to, żeby sobie przemyśleć, zastanowić się nad jakimiś kwestiami, a one mogą być związane z jakąś waszą pracą, działalnością, jakimiś nowymi kreatywnymi pomysłami. Więc tutaj możliwe, że jakieś też niektórzy z was będą przemyślać na przykład następne kroki, jeśli chodzi o jakieś działanie, jakieś rozwijanie siebie. No więc tutaj tak dosyć przyjemnie. Jeżeli jesteście w relacjach, to również powinien być bardzo przyjemny dzień. Będziecie go spędzać albo z partnerem, albo po prostu sami, ale tak jak lubicie, w bardzo miłym towarzystwie możecie spędzać też ten dzień. Tu może być jakiś przyjaciel, który jest gdzieś blisko was i też może to być po prostu no jakieś wyjście gdzieś razem na przykład. Więc pozytywnie. Pozdrawiam, cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. Jaka sobota będzie dla Was, bliźnięta? Trójka buław oraz karta dwójki kielichów. No to tutaj możecie się z kimś próbować umówić. Widać, karty pokazują, że to może być, sobota może być takim dniem, no, randki, kiedy będziecie się chcieli z kimś umówić, spotkać, zobaczyć. Tutaj tak jakbyście
czuli do tej osoby, na przykład jeśli mówimy o sobie, coś więcej. Jakbyście widzieli perspektywy rozwoju, że ta relacja ma szansę się rozwinąć jeszcze bardziej. Więc tutaj tak jakbyście po prostu widzieli ten potencjał. W sobotę mogą być spotkania z przyjaciółmi, również bardzo miłe, sympatyczne, ewentualnie z osobami, które bardzo lubicie. Więc tutaj również bardzo harmonijna, jeśli mówimy o jakiejś relacji, to bardzo harmonijna relacja, fajne rozmowy, miłe rozmowy. Tutaj możecie mile spędzić czas, może być jakiś wyjazd, będziecie gdzieś wyjeżdżać, być może w sobotę, może po prostu wyjeżdżać niekoniecznie gdzieś daleko, ale na przykład gdzieś w jakieś inne miejsce, albo na przykład na jakąś kolację, może do jakiegoś kina. On na tej zasadzie gdzieś tutaj taki wyjazd się pokazuje. Ktoś inny może na przykład rozmawiać z kimś o jakiejś umowie, coś możecie negocjować, możecie no, tutaj się przepraszać na przykład, też są takie szanse na przeproszenie się na przykład w jakiejś relacji, znajomości, w jakiejś przyjaźni na przykład, ale to może być też, coś możecie podpisywać też w sobotę, może kupno sprzedaż czegoś, może po prostu jakieś umowy między wami, między partnerami po prostu jakimiś i tutaj mogą być umowy też o pracę, mogą być jakieś takie podpisywanie czy wyrażanie zgody na przykład na jakieś studiowanie, na jakiś rozwój, na jakiś kurs, szkolenie, więc tutaj takie kwestie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę, 15 czerwca. Co w sobotę może się wydarzyć dla Raczków? 10 kielichów i as buław. No to powiedziałabym, że sobota może być takim miłym dniem na jakiś odpoczynek rodzinny, ewentualnie na spędzenie czasu właśnie w gronie rodziny, z przyjaciółmi bardzo bliskimi, z partnerem, dziećmi, więc tutaj może być jakieś wyjście też gdzieś. Ktoś może wpaść na jakiś taki pomysł, tu może być impuls na przykład na jakiś powiedzmy wyjazd gdzieś wspólny w sobotę, ewentualnie wyjście do kogoś, do znajomych lub znajomych. I do was, więc to może być takie coś niezapowiedziane, takie impulsywne. Po prostu, może po prostu zrobicie jak u siebie jakąś imprezę, może jest jakaś okazja, więc tutaj też może jacyś goście do was przyjdą. Tutaj jakieś mogą być takie kwestie, jakichś nowych pomysłów, kreatywnych pomysłów, jakieś początki, szansa na pogodzenie się, jeśli jesteście skłóceni lub w jakichś niezbyt dobrych relacjach, na przykład z rodziną, z siostrą, bratem, rodzicami, to tutaj jest szansa na to, by się pogodzić, by naprawić no, wasze stosunki czy relacje. Więc jest taka szansa, również jest szansa na to, by spędzić romantyczny, miły wieczór, na przykład z partnerem, czy z jakąś osobą, z którą się spotykacie, lub z przyjaciółmi, również na miły wieczór jest szansa, ale to już mówiłam trochę. Natomiast może być tak, że tutaj pojawia się przy Asie Buław no, też taka chęć namiętności, więc możliwe, że po prostu to będzie bardzo miły. Bardzo miły, podkreślam, wieczór w dwójkę na przykład, więc też jakieś randki, spotkania, no, bardzo przyjemnie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. Co może się dziać w sobotę? Zobaczmy. 10 buław i dwójeczka mieczy. No, może tu być szansa na przykład na wyjaśnienie sobie jakichś kwestii, które leżą wam na sercu. Tu może być szansa w sobotę na jakieś powiedzenie to, co wam nie pasuje. Czyli na przykład na nadmiar obowiązków, więc szansa, by się pozbyć tych obowiązków. Może być szansa na to, by coś sobie wyjaśnić, tak jak mówiłam, coś wynegocjować. Ale przy tej dwójce mieczy pokazuje się w pewnym sensie też taki impas. Z jednej strony może być tak, że niektórzy z Was decydują się na jakąś tutaj opcję, możliwość. Mogą się pojawić jakieś oferty, propozycje właśnie na to, żeby Was odciążyć, żeby Wam pomóc w jakiś sposób, na przykład przy jakichś obowiązkach, powiedzmy rodzinnych na przykład. Może po prostu przy takich zwykłych pracach domowych, sobotnich, przy obiedzie ktoś może tutaj pomóc, może będziecie mieć dwie opcje, na przykład, nie wiem, ugotować obiad albo zamówić obiad, tak? Albo na przykład gdzieś wyjście na obiad, albo po prostu obiad w domu, więc gdzieś
gdzieś tutaj jakieś opcje, możliwości pojawiają się na odciążenie właśnie Was z jakichś obowiązków. Więc tutaj takie kwestie mogą się pojawić. Oczywiście może być tak, że niektórzy z Was mogą być na przykład też niezdecydowani. Niezdecydowani w jakichś kwestiach, właśnie jeśli chodzi o powiedzmy te obowiązki, o ten nadmiar, o to, że tutaj czegoś jest bardzo dużo, więc gdzieś tutaj może się pojawić właśnie niezdecydowanie. I nie będziecie wiedzieli, co wybrać, co tutaj postawić na pierwszym miejscu, co na drugim, więc gdzieś tutaj jakieś takie właśnie kwestie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Panny, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. Jaka sobota będzie dla Was? Król Mieczy i Szóstka Mieczy. Powiedziałabym tutaj jakieś przemyślenia, jakieś decyzje, rozwiązania, być może jakieś doradzanie się kogoś, mężczyzny, może partnera, może ojca, może jakiegoś w ogóle doradcy. Kogoś, kto zna się w temacie. Może tu dotyczyć jakichś nieruchomości na przykład też. Kwestii prawniczych. No różne tutaj mogą być takie kwestie, czyli zasięganie jakiejś porady na przykład, ale to może chodzić o na przykład jakieś porady, czy też będziecie pytać o jakąś pomoc w podjęciu decyzji na przykład, jeśli chodzi o jakąś przeprowadzkę albo o jakiś wyjazd. Tutaj może być też spotkanie z kimś, a może partner zaproponować jakieś spotkanie, wyjście, może to być też jego inicjatywa, być może jakieś, nie wiem, będziecie oglądać jakieś nieruchomości, może jakieś ruchomości, no różne kwestie. Tutaj mogą być też jakieś zmiany, czyli tak jakby po prostu jakieś decyzje mogły zmienić coś w Waszym życiu. Być może czekacie na to, żeby ktoś Wam coś tu podpowiedział, doradził, no i może otworzy Wam ktoś oczy na pewne możliwości, na pewne zmiany, o których myśleliście. Tutaj może być też jakieś wsparcie, być może coś tutaj takiego będziecie robić, że będziecie potrzebować wsparcia, albo po prostu okaże się, że jest ktoś obok Was, kto właśnie Was też wspiera w Waszych inicjatywach, w Waszych działaniach, dążeniach do czegoś, do jakiegoś celu, do jakiegoś zamierzenia. Tak jak mówię, może być to jakaś podróż, może ten ktoś, będziecie mogli na niego liczyć, może Was gdzieś zawiezie. No więc tutaj takie kwestie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wagi, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. Jaka ta sobota będzie? 10 monet i 8 buław. Powiedziałabym, może być wyjazdowo, do rodziny, do przyjaciół. Może rodzina do Was przyjedzie. Może ktoś z rodziny, jakieś dzieci, no jakieś dzieci. Członkowie jacyś, po prostu rodziny mogą do Was przyjechać. Ewentualnie Wy możecie pojechać w odwiedziny do kogoś. Tu może chodzić również o przyjaciół. Więc też jakieś spotkania, jakieś tutaj komunikacja z jakimiś przyjaciółmi, ewentualnie z rodziną, z jakimiś osobami z rodziny, z partnerem, dziećmi. No tutaj może być szeroko rozumiana komunikacja przez portale, przez telefon. Więc tutaj różne takie kwestie się pojawiają. Podróż, wyjazd również, spotkania również, bardzo miłe, może być w gronie rodzinnym, może jakaś okazja do świętowania, może z przyjaciółmi okazja do świętowania. Tutaj mogą się pojawić jakieś też okazje w kwestii sukcesów, a więc tutaj też może być kwestia rozmów na temat, czy też finansowania jakiejś wycieczki, jakiegoś wyjazdu. Możecie na ten temat po prostu rozmawiać. Możecie tutaj zawierać jakieś nowe znajomości biznesowe w sobotę, poznawać jakichś klientów, ewentualnie czytać, doradzać się na temat jakichś usług, a może po prostu będziecie myślicie o jakimś na przykład biznesowym wyjeździe, o jakimś tutaj kształceniu się w kierunku właśnie biznesowym również. Więc gdzieś tutaj takie właśnie się pojawiają wyjazdy, spotkania, bardzo miłe grono ludzi, dużo może się dziać, może być kilka propozycji naraz tak naprawdę. Możecie po prostu sami nie wiedzieć, co wybierać w sobotę, bo może być tak dużo tutaj jakichś kwestii spędzenia czasu, ale bardzo miłych. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. Jaka ta sobota będzie dla Was? Pustelnik i As Kielichów. No to niektórzy z Was mogą zastanawiać się nad jakąś relacją, nad jakąś przyjaźnią. No niektórzy z Was mogą potrzebować czasu, by sobie coś przemyśleć.
jeśli chodzi o jakąś znajomość, przyjaźń, relacje. Może być tak, że jakaś propozycja się pojawi, ktoś coś zaproponuje, jakieś spotkanie, randkę, ktoś będzie się chciał z wami umówić, spotkać, czy też przyjaciel, przyjaciółka, czy też ktoś więcej. No i tutaj możecie się zastanawiać, a możecie chcieć potrzebować czasu na przemyślenie sobie właśnie tego, czy się spotkać, nie spotkać, więc tutaj różne takie kwestie. Może będziecie się zastanawiać nad właśnie takimi relacjami, może nad znajomościami, przyjaźniami, no różne tutaj mogą być takie pozycje. Dla niektórych, powiem tak, dla niektórych skorpionów może być tak, że będziecie czuć w sobotę osamotnienie w relacji. Być może będziecie zostawieni sami sobie. Może to będzie taki dzień akurat, kiedy wszyscy będą dookoła zajęci jakimiś sprawami, swoimi, no różnymi innymi rzeczami, albo po prostu nie będzie się im chciało na nic czasu i gdzieś tutaj możecie czuć taką samotność w relacji, samotność w przyjaźni, no może przyjaciel się nie odezwać, na przykład czy przyjaciółka, więc to może też iść w tą stronę, że po prostu no będzie tego dużo czasu właśnie dla samego siebie, bo po prostu no ktoś może nie mieć tego czasu dla was, tak? Więc no pustelnik pokazuje raczej taki czas samotny, odosobniony, więc gdzieś takie możecie mieć poczucie. Pozdrawiam, cześć. Cześć Strzelce, witam was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. No więc zobaczmy, jaka ta sobota będzie dla was. Królowa kielichów oraz dziewiątka mieczy. Czyli będziecie się nad czymś mocno zastanawiać. I teraz może być tak, że możecie się zastanawiać nad różnymi rzeczami. Nad czymś, co wam nie daje spokoju. Nad czymś, o czym bardzo ostatnio myślicie. I na przykład w sobotę będzie kumulacja tych myśli. Będziecie się zastanawiać nad jakimiś kwestiami. Inni z was mogą zastanawiać się nad jakimiś kwestiami związanymi z matką na przykład. Może być tak, że po prostu tu są jakieś kwestie może problematyczne, może nie do końca, możecie coś wyolbrzymiać. Więc gdzieś tutaj jakieś takie myśli mogą was nachodzić. Może chodzić o hobby, o to, że będziecie się zastanawiać, przemyślać, jak tutaj dalej działać, w którym kierunku iść. Właśnie chodzi o te wasze zainteresowania, jak je rozwijać, więc to mogą być myśli, które będziecie po prostu no, skupiać tego dnia na przykład na sobie. Może chodzić o partnera, partnerkę, więc tutaj również jakieś myśli wokół nich krążące i będziecie się nad czymś tutaj mocno zastanawiać, ale nad kwestiami właśnie związanymi z partnerem. Może on, jak on, ona jakąś propozycję wam dał, coś tutaj czy da, coś może po prostu no, zasugerować, jakąś sytuację, jakieś wyjście, ewentualnie jakieś inne kwestie, i też będziecie się mocno zastanawiać tutaj nad tym, co wybrać po prostu. Co wybrać, jaką decyzję podjąć, a mogą tu być jakieś problematyczne też kwestie, tak, związane z partnerem czy partnerką, które nie dają wam spokoju. Może was coś po prostu niepokoić. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożcy, witam was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę 15 czerwca. Co w sobotę może się wydarzyć? Dwójeczka kielichów oraz karta gwiazdy. Powiem tak, niektórzy z was mogą zrealizować jakieś marzenia. Jest duża szansa na marzenia, jakiejś relacji, związku. Tu może być jakieś oświadczyny kogoś. W sobotę, no idealnie. Ktoś może się komuś oświadczyć. Tutaj możecie kogoś fantastycznego poznać. Kogoś, no, do takiej relacji naprawdę. Możecie się zakochać po prostu. Jakieś uczucie tu może być. Tutaj może być też jakieś pogodzenie się. Jakieś miłe rozmowy, harmonia. Ale pokazuje mi się też możliwość ciąży. Więc tutaj też taka kwestia. Nadzieja na to, że będzie dobrze. Jeżeli jest źle, no to tutaj przy tych kartach jest szansa na to, żeby się porozumieć, żeby się dogadać, żeby
porozmawiać, żeby zawrzeć jakiś rozejm, sojusz, bym powiedziała, więc i są takie możliwości, są takie szanse tego dnia. Tutaj przy karcie gwiazdy może być tak, że zostaniecie dostrzeżeni, jeżeli ktoś was, no, interesowała was jakaś osoba, mężczyzna, kobieta i no, nie byliście przez niego, nią zauważani, no to tutaj możecie też zostać zauważeni tego dnia. Być może zacznie się coś fajnego dziać. Może was zauważyć ta osoba i tutaj nawiązać jakąś rozmowę, relację, więc będzie szansa na to, żeby się poznać. Więc bardzo miłe, harmonijne kwestie. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam was w przesłaniach z kart Tarota na sobotę, 15 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy, wodniki. Karta śmierci i karta trójeczki mieczy. No to tutaj takie niezbyt miłe jakieś zakończenie. Albo wy będziecie coś zakańczać i to może być na przykład w sposób taki gwałtowny, to może być jakaś kłótnia, to może być jakieś raniące bardzo dla kogoś. Tu mogą być przykre słowa. Może być tak, że ktoś was, tak? Ktoś zakończy na przykład jakąś relację, jakąś sytuację i tutaj też to może być właśnie w taki sposób, że będziecie rozczarowani, być może nie spodziewaliście się jakiegoś tutaj zakończenia. Może być tutaj kwestie różne tak naprawdę. Może się okazać, że ktoś was zawiódł wasze oczekiwania, dlatego będziecie chcieli zakończyć pewną sytuację. Może coś zobaczycie za dużo i po prostu poczujecie się tak, jakby wam ktoś nóż wbił w plecy, tak? Czy w serce bardziej. Więc tutaj może być jakiś zawód, możecie być po prostu no, zdegustowani czyimś zachowaniem, jakąś sytuacją. Coś tutaj może się takiego wydarzyć, że tak jak mówię, postanowicie, że kończycie coś, bo to nie ma sensu. Jakaś sytuacja może być po prostu taka, której się nie spodziewaliście, ale sytuacja rozczarowująca, więc tutaj też widzę, że nie zobaczycie jakichś perspektyw. No po prostu może być tak, że przyjaciel tak okaże się nielojalny i trzeba będzie jakąś tutaj podjąć decyzję, na przykład o tym, żeby zakończyć jakoś tutaj z nim znajomość, albo na przykład, żeby mu nic nie mówić, bo na przykład jest to jakiś plotkarz i rozpowiedział jakieś kwestie, które prosiliście, żeby nie mówił, więc tutaj też jakieś rozmówienie się, ale powiedziałabym bardziej, że zakończenie właśnie jakichś kwestii, ale w sposób taki niezbyt ładny, ewentualnie raniący. Ktoś tutaj może mocno to przeżyć. Pozdrawiam, cześć. Cześć rybki, witam was w przesłaniach z kart Tarota. Na sobotę, 15 czerwca. Zobaczmy, rybki. Królowa kielichów oraz dziewiątka kielichów. No, powiedziałabym, że jakieś miłe niespodzianki, coś, co was bardzo ucieszy, optymistyczne. Bardzo będziecie się cieszyć z czegoś. I to mogą być kwestie związane z partnerem, partnerką. Tutaj może być coś miłego, jakiś miły gest, jakieś miłe słowa, jakieś uznanie, ewentualnie jakiś, no może jakaś fajna niespodzianka, jakiś pomysł, coś tutaj takiego, co was bardzo ucieszy. Więc tu możecie poczuć taką pełnię szczęścia. Może po prostu wyznanie miłości albo wyznanie przyjaźni, jeśli mówimy o przyjaciołach, bo tutaj również kielichy oznaczają przyjaźni. Więc bardzo miłe takie kwestie, ale bardzo dla was optymistyczne, radosne, i będziecie się z czegoś cieszyć. Tutaj może chodzić o jakieś kwestie, może partner, partnerka coś załatwi, tak? Uda się rozwinąć, rozwiać jakieś tutaj też wątpliwości, jakieś też takie kwestie, które gdzieś tam były obciążające, powiedzmy, a dla was trudne, przykre i okażą się one wszystkie bardzo pozytywnie rozwiązane, więc też będzie radość z jakichś tutaj powodów. Może chodzić o matkę również, więc tutaj też może jakiś kontakt, może po prostu jakaś miła rozmowa, może razem wspólne wyjście gdzieś. No więc też tak jakby przynosiło to bardzo pozytywne efekty tak naprawdę. Będziecie po prostu zadowoleni. Możecie też zajmować się w sobotę jakimś hobby, jakąś swoją pasją, którą kochacie. I tutaj również zadowolenie, więc tak będziecie w swoim żywiole, bym powiedziała. Pozdrawiam, cześć.